Witam na sesji czwartej pod tytułem Chrzest Duchem Świętym. Ojej, to będzie świetne. Dzieje apostolskie 1:4-5. A spożywający z nimi posiłek nakazał im, nie jest napisane, że zasugerował, nie, jest napisane, że zalecił im, nakazał im, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Jezus patrzy na nich i mówi, nie zaczynajcie służby, nie zaczynajcie głosić Ewangelii na całym świecie, nie zakładajcie kościołów, dopóki nie zostaniecie przyobleczeni mocą. Musicie coś zrozumieć. Gdy rodzimy się na nowo, otrzymujemy Ducha Świętego, który jest wewnątrz nas. On nas uświęca, On nas uzdrawia, utwierdza nas w tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Gdy zaś jesteśmy ochrzczeni, zostajemy napełnieni i obleczeni mocą. Jedna rzecz to pozycja, którą otrzymaliśmy, druga to kwestia otrzymanej mocy. Teraz mówimy o mocy. Musicie zrozumieć, że Jezus wyraźnie stwierdził, powiedział, nie róbcie tego. Co ciekawe, powiedział to do 500 osób. Wierzę, że 500 osób było w pokoju na górze. Widać to w pierwszym liście do Koryntian 15. 500 osób. Wierzę jednak, że 380 odeszło po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dniach. Mogli mówić, pójdźmy do synagogi, zakładajmy kościoły, zróbmy to teraz. 120 jednak czekało, gdyż byli posłuszni Panu. Niektórzy z was myślą, no pewnie, że potrzebowali Ducha Świętego, gdyż nie mieli Go jeszcze. Pozwólcie, że coś powiem. W Ewangelii Jana Jezus tchnął na nich i powiedział, przyjmijcie Ducha Świętego. Greckie słowo przyjąć znaczy natychmiast lub w tej chwili. To nie prognoza tego, co ma się stać. Wierzę, że przyjęli nowe narodziny, gdy Jezus tchnął na nich i rzekł, przyjmijcie Ducha Świętego. Wtedy zostali wzmocnieni, aby wykonać to, do czego zostali powołani. Pomyślcie o tym. Duch Święty przychodzi do nas, aby mieć z nami relacje. Zstępuje na nas, chrzci nas, uzdalnia nas, abyśmy czynili rzeczy, do których zostaliśmy powołani. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru. Nie jest napisane, że Duch jest gwałtownym wiatrem. Wszedł w szumie wiejącego gwałtownego wiatru. A tak przy okazji, to po raz pierwszy przyszedł na ziemię, aby napełnić ich i wzmocnić. Zrobił to tylko raz. Może jednak to zrobić ponownie, tak jak mu się to podoba. Pamiętam w Brazylii na spotkaniu, wiejący gwałtowny wiatr napełnił salę, gdzie było tysiące ludzi. To było niesamowite. Ludzie pisali do nas o tym przez kolejnych 9 lat. I napełnił cały dom, gdzie siedzieli, i ukazały się im języki jakby z ognia. Nie wierzę, że na ich głowach był ogień, jak to widać w książeczkach dla dzieci w szkółce niedzielnej. Zostali ochrzczeni, zanurzeni. To właśnie oznacza chrzest, oznacza zanurzenie. Zostali zanurzeni w ogniu. I ukazały im się języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami tak, jak im Duch poddawał. Zauważcie, że zostali napełnieni i oni zaczęli mówić językami. Duch Święty nie złapał ich za usta i nie potrząsnął nimi, aby przemówili. Oni zaczęli mówić innymi językami. Czym są języki? Mówiąc po prostu, to język niezrozumiały dla ciebie. Tym są języki. Rozumiecie? Gdybym udał się do Hiszpanii i spotkałbym kogoś, kto nie mówi po hiszpańsku, to spytałbym, jaki jest twój ojczysty język? To włoski mógłby odpowiedzieć. To wciąż język, mimo że go nie rozumiem. Nie zwracam się do Amerykanina i nie mówię, jaki jest twój język ojczysty? Wiem, jaki jest jego język ojczysty. W porządku, wielu Żydów w tamtych czasach przybyło do Jerozolimy, z każdego narodu na ziemi. Mówili różnymi językami i byli zdziwieni, więc przyszli, aby zobaczyć, co się dzieje. Gdy przyszli, odkryli, że ci niewykształceni ludzie mówili doskonale w różnych językach i dialektach, wspaniale chwaląc Boga. Byli w całkowitym szoku. Mówili, co to jest? Piotr wstał. Znacie poselstwo, które wygłosił tego dnia. Powiedział, albowiem ludzie ci nie są pijani, gdyż jest dopiero trzecia godzina dnia. Potem głosił im o Jezusie. Następnie stwierdził, tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego,
Pamiętacie, Jezus w Ewangelii Łukasza powiedział: czekajcie na obietnicę Ojca. Posłuchajcie uważnie. Sprawił to, co wy teraz widzicie. Powiedzmy razem: widzicie. I słyszycie. Powiedzmy razem: słyszycie. Zwróćcie uwagę na te dwa słowa. Zapamiętajcie je. Zebrany tłum spytał się: co mamy czynić? Dzieje apostolskie 2:38-39. A Piotr do nich: upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem, mowa o chrzcie w Duchu Świętym, odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła. Chrzest Duchem Świętym w 2 rozdziale Dziejów Apostolskich był nie tylko dla nich i dla ich dzieci, ale dla tych, którzy są z dala, przez wszystkie kolejne pokolenia Kościoła, ilu ich Pan, Bóg nasz, powołał. Chciałbym teraz przejść szybko przez 4 kolejne relacje napełnienia chrztu Duchem Świętym w Dziejach Apostolskich. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na pewną rzecz. We wszystkich tych sytuacjach, poza jedną, chrzest był oddzielnym doświadczeniem od nowych narodzin. Tak było nawet w przypadku 120 osób w dniu Pięćdziesiątnicy. Następna rzecz, na którą chcę wam zwrócić uwagę, to dwa słowa: widzicie i słyszycie, i kiedy Duch Święty chrzcił ludzi. Przejdźmy do Dziejów Apostolskich 8. Filip udaje się do miasta w Samarii. Głosi im Chrystusa, jest klasycznym ewangelistą. Czytamy, że miasto wypełniła wielka radość. Dlaczego? Ponieważ z ludzi opętanych wychodziły demony. Chromi i kalecy chodzili. W mieście była wielka radość. W Dziejach Apostolskich 8:12-13 czytamy: kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić w wodzie, zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Nawet i sam Szymon uwierzył, gdy został ochrzczony. Chciałbym coś podkreślić. Ludzie uwierzyli w dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Czy narodzili się na nowo? Tak czy nie? Oczywiście tak. Gdy człowiek wierzy w Ewangelii, przyjmuje Jezusa Chrystusa, zostaje ochrzczony w wodzie. Jest dzieckiem Bożym, prawda? Zostali więc ochrzczeni w wodzie i zgodnie z Pismem narodzili się do Królestwa Bożego. Posłuchajcie wersetów 14-16. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, kolejny przykład, w którym są narodzeni na nowo, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze zstąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. To zwróciło moją uwagę. Piotr i Jan są w Jerozolimie. Dowiedziałem się, że Jerozolima znajduje się w odległości od 55 do 67 kilometrów od Samarii. Oni nie mieli samochodów. Nie mogli wsiąść do samochodu i dotrzeć tam w 45 minut, prawda? Musieli iść pieszo. Wiecie, że to 3 dni drogi? Jeśli mieli wielbłąda albo konia lub osła, to mogli być tam szybciej. To długa droga. Wysłali Piotra i Jana, aby Samarytanie zostali napełnieni Duchem. Napełnienie Duchem Świętym było tak ważne dla uczniów. Tak więc kolejne potwierdzenie znajduje się w Dziejach Apostolskich 8:14-16, gdyż byli ochrzczeni tylko w imieniu Pana Jezusa. Wiemy, że byli zbawieni, gdyż nikt nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem, jak tylko w Duchu Bożym, prawda? Mają więc Ducha Bożego. Gdy masz Ducha, to jedna rzecz. Być zbawionym, zapieczętowanym i uświęconym przez Niego to coś innego. Chrzest w Duchu jest oddzielnym doświadczeniem. W tym celu przyszedł Piotr i Jan. Jak mamy prosić o Ducha Świętego? Jezus w Ewangelii Łukasza rzekł: jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski, zwróćcie uwagę na słowa Jezusa, Ojciec Niebieski, jesteście dziećmi Bożymi, da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.
Jezus powiedział, świat nie może przyjąć ducha prawdy. W Dziejach Apostolskich 8:17-19 czytamy, wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Ci ludzie byli już zbawieni, narodzeni na nowo, a kiedy nałożono na nich ręce i otrzymali Ducha Świętego? A gdy Szymon spostrzegł, że duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział, dajcie i mnie tę moc, aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. To jeden z niewielu przypadków, gdzie nie jest napisane, że mówili innymi językami lub prorokowali. Wiemy jednak, że tak było, gdyż Szymon to widział. Powinniście wiedzieć, że gdy przychodzi Duch Święty, to zazwyczaj będzie się przejawiać zewnętrznie. Przeważnie w postaci daru mówienia innymi językami i prorokowania. Czarnoksiężnik, który został zbawiony, również to dostrzegł i powiedział, chcę tego, więc daję wam pieniądze. Widzicie to? Co się stało? Piotr rzekł, niech zginą z tobą twoje pieniądze, musisz prosić Boga o przebaczenie. Podsumujmy. Po pierwsze, ci ludzie byli narodzeni na nowo. Przyjęli Jezusa, a następnie modlili się, by przyjąć Ducha Świętego. Po drugie, gdy On się przejawiał, ludzie widzieli zewnętrzną manifestację, gdy chrzcił lub napełniał ich życie. Kolejny przykład dotyczy Szawła z Tarsu w Dziejach Apostolskich 9. Szaweł był w drodze, aby zabijać chrześcijan, gdy Jezus przemówił do niego z nieba, Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Szaweł spytał się, kim jesteś? A Pan odpowiedział, jestem Jezus. Następnie Szaweł spytał się, Panie, cóż mam uczynić? Usłyszał, że ma iść do Damaszku i tam otrzyma instrukcję. Zauważyliście, co powiedział? Panie, co mam czynić? Gdy wyznamy Jezusa Panem, rodzimy się na nowo. Wierzę, że Szaweł nawrócił się w drodze do Damaszku. Gdyby tak nie było, to nie poszedłby i nie pościłby przez 3 dni. Po drugie, przyszedł do niego Ananiasz, gdyż Bóg mówi, Duch Święty mówi do ucznia w Damaszku, mówi do Ananiasza. Idź i módl się o brata Szawła, aby odzyskał wzrok i został napełniony Duchem Świętym. Ananiasz udaje się do Damaszku, więc spogląda na Szawła. Pamiętajmy, Szaweł nie widzi i mówi, bracie Szawle. Nie mówi Szawle, mówi bracie Szawle. Szaweł narodził się na nowo, gdy spotkał Jezusa w drodze. Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Jeśli otrzymujemy Ducha Świętego, gdy rodzimy się na nowo, to po co Ananiasz musiał modlić się o Szawła, aby został napełniony Duchem? W 9 rozdziale Dziejów Apostolskich Paweł nie mówi językami. Jednak później powiedział, dziękuję Bogu, że ja o wiele więcej językami mówię niż wy wszyscy. Kiedy to się stało? Gdy został napełniony Duchem Świętym. Zobaczmy przypadek Korneliusza z Dziejów Apostolskich 10. Był pierwszym zbawionym poganinem. Był setnikiem, oficerem armii rzymskiej. Ukazuje mu się anioł. Ten człowiek bardzo kocha Boga. Choć tak naprawdę nie zna Boga, ale daje jałmużnę biednym. Modli się do Boga. Staje przed nim anioł i mówi, poślij po człowieka o imieniu Piotr. To niesamowite, ale anioł nie powiedział mu, jak może zostać zbawiony. Musisz znaleźć Piotra, polecił mu. Wysłał więc posłańców, aby znaleźli Piotra. Piotr jest na dachu, ma widzenie. Bóg mówi, posłałem 3 mężów, idź z nimi i nie zadawaj pytań. Dlaczego Duch Święty musiał powiedzieć, nie zadawaj pytań? Ponieważ Żydzi nie przestawali z poganami i to, co miało się wydarzyć, było zupełnie niezgodne ze zwyczajami. Piotr nie śmiałby wejść do domu poganina, ale miał to zrobić, gdyż tych 3 mężów sprowadziło go do domu Korneliusza. Piotr był w szoku. No, znam głos Ducha Świętego, ale właśnie wszedłem do domu poganina. Piotr mówi, dobrze, widzieliście anioła, będę głosił. Zaczyna więc głosić o Jezusie. Wiecie, że to niesamowite? Wypowiada 5 zdań poselstwa i Duch Święty zstępuje na Korneliusza i cały jego dom. Posłuchajcie tego. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, zstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. To jedyny przypadek w Biblii, w którym Bóg chrzci w duchu i zbawia w tym samym czasie.
Istnieje ważny powód tego. Możecie się z tym nie zgodzić, możecie to podważać, ale ja mam uzasadnienie. Jak wiecie, modląc się z kimś o przyjęcie Jezusa, nie widzicie zewnętrznych manifestacji. Piotr myśli, oni nie mogą zostać zbawieni, przecież to są poganie. Więc Bóg mówi, muszę przeprogramować mentalność tych ludzi i dać im w jednym momencie pełny zestaw. To jedyne takie wydarzenie, które możemy zobaczyć w Piśmie Świętym. Jak Piotr poznał, że Bóg dał im Jezusa, co zobaczył? Jak mówili językami, gdyż otrzymali Ducha Świętego? Ostatni przykład jest w 9 rozdziale Dziejów Apostolskich. Apostoł Paweł przybył do Efezu i znalazł uczniów. Pierwszym pytaniem, jakie im zadał, to przykuło moją uwagę, brzmiało: czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? To powinno być naszym pierwszym pytaniem do nowych wierzących. Czy otrzymałeś Ducha Świętego? Niedawno byłem z Lizą w Bułgarii, głosząc Ewangelię. Tamtejszy pastor został zbawiony, gdy komuniści rządzili żelazną ręką. Ludzie byli zbawiani w podziemnych kościołach i Duch się poruszał wśród nich. Pastor powiedział, otworzyłem się, oto ja światowy człowiek uzależniony od narkotyków, alkoholu, żołnierz komunistycznej armii i dalej kontynuuje. Udałem się na tajne spotkanie i nagle kobieta otwiera drzwi i mówi, czy otrzymałeś ducha? Pomyślałem, o czym ona mówi. Ale dla tych ludzi, dla chrześcijan w krajach komunistycznych, to było często takie realne przeżycie. Pamiętajcie, że byli oni za to prześladowani. To było jej pierwsze pytanie, czy otrzymałeś Ducha Świętego? Czy chciałbyś usłyszeć więcej nauczania Johna Elizy Bevier? Jeśli znasz język inny niż angielski, udaj się na cloudlibrary.org. Wybierz swój język, wybierz inny materiał z obszernej biblioteki, e-booki, cykle wykładów, poselstwa, wideo i audio. Zarejestruj się, aby otrzymać aktualności o nowych zasobach. Więcej na cloudlibrary.org. Oczywiście odpowiedział, miałem rzecz jasna innego ducha. Zanim wyszedł z tego miejsca, otrzymał Ducha Świętego, został zbawiony i napełniony Duchem Świętym. Ci ludzie słyszeli zaledwie o chrzcie Janowym, więc zaczęli im głosić o Jezusie Chrystusie. Uwierzyli i zostali ochrzczeni w wodzie. Zostali ochrzczeni w wodzie i przyjęli zbawienie. A gdy Paweł włożył na nich ręce, jak czytamy w Dziejach Apostolskich 19:6, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. Mówili językami, prorokowali. Ci ludzie w Efezie, którzy nawet nie znali dobrze Słowa Bożego, teraz razem uwielbiali Boga, ponieważ zostali napełnieni Duchem Świętym. Pozwólcie, że coś powiem. Cieszę się, że nigdy nie musiałem głosić słowa bez Ducha Bożego. To byłoby nudne. Szybko byście zasnęli. Nikt nie może głosić bez Ducha Świętego. Ludzie często zadają pytanie, myślałem, że języki miały ustać, gdy nadejdzie to, co doskonałe. Przeczytajmy więc słowa Pawła z pierwszego listu do Koryntian. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą. Jeśli języki ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. Lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie. Ci ludzie mówią, że Biblia jest doskonałością. Mówią, że doskonałość, Biblia, przyszła i nie potrzebujemy już języków. Spójrzmy na kontekst. Po pierwsze, wiedza przeminie, gdy nastanie to, co doskonałe. Czy wiedza ustała? Nie. Przejdźmy do następnego wersetu, aby mieć pewność, że zachowamy kontekst tej wypowiedzi. Paweł powiedział, teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło, ale wówczas, gdy nastanie doskonałość, twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas, gdy nastanie doskonałość, poznam tak, jak jestem poznany. Czy widzicie teraz Jezusa twarzą w twarz? Nie. Czy znasz teraz Jezusa tak, jak On zna Ciebie? Nie. To znaczy, że doskonałość jeszcze nie nadeszła. Gdy nastanie doskonałość, to mowa o nowym niebie i nowej ziemi, gdy otrzymamy uwielbione, zmartwychwstałe ciała. To o tym jest tutaj mowa. Wtedy będziemy poznani i zobaczymy Go twarzą w twarz, tak jak On nas widzi. Języki przeminą, ale doskonałość jeszcze nie nastała, dlatego języki jeszcze nie ustały. Kolejne pytanie, które często słyszę, to w Biblii czytamy, mówią, czy wszyscy mówią językami? Pamiętacie to pytanie z pierwszego listu do Koryntian 12? Czy wszyscy mówią językami? Jaka jest odpowiedź? Nie, nie wszyscy.
więc nie wszyscy muszą modlić się językami. Cóż, musimy przeczytać cały kontekst i gdy to zrobimy, to zdamy sobie sprawę, że w Nowym Testamencie są cztery rodzaje języków. Niech każdy powie cztery. Dwa z nich są dla służby publicznej. Co przez to rozumiem? Są używane, gdy usługujesz innej osobie lub grupie osób. Dwa kolejne są do osobistego użytku. Niech każdy powie osobisty użytek. Omówię teraz wszystkie cztery. Po pierwsze, języki jako znak. W pierwszym liście do Koryntian 14:22 czytamy: Przeto mówienie językami to znak nie dla wierzących, ale dla niewierzących. Co to znaczy, że języki są znakiem dla niewierzących? Pozwólcie, że podam wam przykład. Pewnego razu głosiłem w Colorado Springs. Jeden z moich pracowników był z tyłu kościoła. Gdy głosiłem, ona modliła się cicho językami. Przez całe kazanie czuła to przynaglenie do modlitwy językami. Gdy nabożeństwo się skończyło, mężczyzna, który siedział parę rzędów przed nią, odwrócił się do niej i powiedział: Twój francuski jest doskonały. Nie tylko mówisz doskonale po francusku, ale masz również doskonały akcent klasycznego dialektu francuskiego. Jestem nauczycielem francuskiego i nigdy nie spotkałem kogoś, kto mówiłby tak dobrze jak ty. Ona odpowiedziała: Nie mówię po francusku. A on na to: Żartujesz sobie. A ona: Nie, nie mówię po francusku. Wiem tylko, jak powiedzieć parlez-vous français i to wszystko. On powiedział: Mówiłaś doskonale. To był dla niego znak. Potem powiedział: Ponadto cytowałaś Pismo Święte, zanim kaznodzieja to powiedział. Cytowałaś dany fragment, zanim on skończył mówić. Otwórzcie swoje Biblię na tym fragmencie. To był dla niego znak. Ten rodzaj języków przejawił się w dniu Pięćdziesiątnicy. Ci ludzie nie byli uczeni, ale mówili doskonale w językach i dialektach Żydów, którzy przybyli z całego świata. To był dla nich znak. O rety, ci niewykształceni ludzie, którzy nigdy nie uczyli się mojego języka, mówią nim doskonale. To są wspaniałe dzieła Boże. To był znak i oni zostali zbawieni. To są języki jako znak. Rozumiecie? Kolejny rodzaj to języki do wykładu. Jest to również dar publiczny. To są niebiańskie języki i nie ma takich dialektów na ziemi. Może powiesz, niebiańskie języki? W niebie jest więcej niż jeden język? Tak jest. Czy wiecie, że Jezus ma imię, którego nikt nie zna oprócz Niego? Czy wiecie, że da wam kamyk i to, co będzie na nim napisane, będziecie wiedzieli tylko wy i On? Istnieją niebiańskie języki, niech was to nie dziwi. Nie wiem, jak to wszystko działa, ale wiem, że Biblia o tym mówi. Osoba zaczyna mówić językiem nieba, który nie jest ziemskim językiem, którego nie znamy i nie uczyliśmy się go. Jest to zupełnie inny język, którego nikt na obliczu ziemi nie zna i mówiąc szczerze, takie są pozostałe trzy rodzaje języków. Pamiętam, gdy byłem w Singapurze. Do końca życia tego nie zapomnę. Właśnie mam zacząć głosić w dużym kościele, gdy na balkonie mężczyzna zaczyna mówić innym językiem. To nie był ziemski język, ale niebiański. To było niesamowite. Siedzę tam, a włosy na mojej ręce stają dęba. Następnie ten człowiek zaczął wykładać język. Musicie zrozumieć, że języków się nie tłumaczy, wykłada się je. To są niebiańskie języki. Zaczął wykładać, jego wykład był poselstwem, które miałem wygłosić tego wieczoru. Myślę, o rety, włosy na moich rękach stanęły dosłownie dęba. To są języki do wykładu. Jest to jeden z dziewięciu darów Ducha Świętego z pierwszego listu do Koryntian. To jest kategoria języków, o których Paweł powiedział, czy wszyscy mówią językami? Przeczytajmy. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami, nauczycielami, prorokami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów, mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? O jakich językach on mówi? O niebiańskim języku, którego nikt nie rozumie. Odpowiedź brzmi nie. Czy wszyscy je wykładają? Paweł mówi o darach w służbie, które Bóg dał dla Kościoła, do służby publicznej. Oczywiście nie wszyscy są apostołami, prorokami, nauczycielami, pastorami lub mają dar czynienia cudów. Nie wszyscy mają dar mówienia językami i zdolność wykładu niebiańskich języków. Dlaczego?
Odpowiedź znajduje się w kolejnych wersetach. Pierwszy list do Koryntian, 14:22-23, posłuchajcie. Paweł mówi, przeto mówienie językami, języki jako znak, to znak nie dla wierzących, ale dla niewierzących. Jeśli się tedy cały zbór zgromadza na jednym miejscu i wszyscy językami niezrozumiałymi mówić będą, językami do wykładu, a wejdą tam zwykli wierni albo niewierzący, czyż nie powiedzą, że szalejecie? Języki są więc znakiem. Następnie mówi, jeśli wszyscy mówić językami będą, czyż nie powiedzą, że szalejecie? Jeśli nie rozumiecie, że są cztery różne rodzaje języków w Nowym Testamencie, to powiecie, że Paweł przeczy sobie. Języki są znakiem dla niewierzących, a potem mówi, niewierzący powiedzą, że szalejecie. On przeczy sobie. On sobie nie przeczy. Pierw mówi, że języki są czym? Znakiem. Wtedy, gdy mówisz innymi językami ziemi, których nigdy się nie uczyłeś. Dla francuskiego nauczyciela to był znak. Gdybyśmy jednak wszyscy mówili językami, kiedy ten francuski nauczyciel wszedłby na spotkanie, powiedziałby, odbiło wam, jesteście szaleni, czyż nie? To dwa różne publiczne języki. Spójrzmy na trzeci rodzaj, języki do osobistej modlitwy. W pierwszym liście do Koryntian, 14:14-15, Paweł mówi, bo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, ale rozum mój tego nie przyswaja. Cóż wtedy? Słyszeliście to? Czym jest rozum? To moja głowa, tak? Cóż wtedy? Tak mówi apostoł Paweł. On mówi o modlitwie, nie przemawianiu na zgromadzeniu. Będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem. Będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem. Rozumem znaczy po polsku. Paweł pisze, że języki są językiem modlitwy. W 14 rozdziale pierwszego listu do Koryntian czytamy. Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Chwileczkę, dwa pozostałe języki publiczne są do ludzi. Gdy ten mężczyzna w Singapurze mówił językami, mimo że był to język niebiański, wypowiedział do zgromadzenia Boże poselstwo i jego wykład. Gdy apostołowie w dniu Pięćdziesiątnicy mówili językami jako znak, opowiadali tym ludziom wspaniałe dzieła Boże. Paweł powiedział, kiedy modlisz się językami, mówisz językami. Albo inaczej, kiedy modlisz się językami, nie mówisz do ludzi, mówisz do Boga. To są języki do modlitwy. Gdy mówimy jednym z dwóch rodzajów języków do publicznej służby, mówimy do niewierzących jako znak lub do wykładu. Gdy jednak modlimy się językami, to mówimy do Boga, nie do ludzi. Posłuchajcie, co mówi Juda, ale wy, umiłowani, budujecie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym. Każdy wierzący powinien modlić się językami. Pozwólcie, że coś powiem. Ludzie mówią, cóż, John, czy to, że mówię językami, nie jest dowodem na to, że zostałem napełniony Duchem Świętym? Powiem to inaczej. Osoba może być, zostać napełniona Duchem i nie mówić językami. Dlaczego? Nie poddaje się rzece. Tak, jak mogę przechodzić przez rzekę i nie płynąć w dół strumienia. Dlaczego? Gdyż nie poddaję się nurtowi. Powiem tak. Każdy, kto został napełniony duchem, ma zdolność modlitwy językami. Po prostu nie każdy tego doświadczył. Dlatego, że wiara jest ze słuchania. Rozumiecie? Powiem to jasno i zrozumiale. Możesz być napełniony duchem i nie mówić językami, ponieważ jeszcze im się nie poddałeś. W kolejnej sesji powiem wam więcej na ten temat. Pomówmy o kolejnym rodzaju języki do wstawiennictwa. Czwarty rodzaj również jest do osobistego użytku. Podobnie i duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Paweł mówi o językach do wstawiennictwa. Nigdy nie zapomnę, gdy byłem w studenckiej organizacji na uniwersytecie i prowadziłem studium biblijne, docieraliśmy do wielu młodych ludzi. Głosiłem o Duchu Świętym na jednym spotkaniu i była tam dziewczyna. Około 60 studentów przychodziło na nasze spotkania. Dziewczyna została wychowana w kościele, który wierzy, że języki ustały, gdy otrzymaliśmy Biblię. Ona przyszła na spotkanie i zaczęła słuchać nauczania o Duchu Świętym. Powiedziała, Orety, to jest prawda. Tego wieczoru została napełniona Duchem Świętym. Następnego dnia jej żeński akademik mieścił się naprzeciw mojego.
Domofon obudził mnie o 6:30 nad ranem. Byłem studentem, zamierzałem spać do 8:00. Ubrałem się, potarłem moje oczy, wyszedłem na zewnątrz i oto ona stoi rozpromieniona. Była podekscytowana, spytałem się, co się dzieje. Odparła: Bóg obudził mnie o 5:00 rano i czułam przynaglenie, aby modlić się językami. Zaczęłam modlić się językami i czułam, że się wstawiam. Prosiłam Boga, aby pokazał mi, o co się modlę. A Pan powiedział, modlisz się i wstawiasz o życie starszego człowieka. Jego życie wisi na włosku. Powiedziała, kontynuowałam modlitwę językami. O godzinie 6:00 jej współlokatorka odebrała niespodziewany telefon. Jej dziadek miał atak serca. Przewieziono go do szpitala, ocalili go. Jego życie zostało ocalone. Powiedziała, Duch Święty powiedział do mnie, modliłaś się o niego. To są języki do wstawiennictwa. Pozwólcie, że coś powiem. Moja mama mieszka na Florydzie, więc nie wiem, co dzieje się teraz w jej życiu. Nie wiem, co robi moja siostra, która mieszka w Kalifornii. Nie wiem, co robi moja siostra, która mieszka w Michigan. Nie wiem, co robi moja siostra, która mieszka w północnej Karolinie. Ale wiecie co? Duch Święty wie, więc mogę wstawić się, gdy poddam się Jemu. Jak wiele osób korzysta z tego, gdyż wierzą w ludzkie nauczanie o tym, że języki ustały? Słyszycie wołanie Bożego serca? Pierwszy list do Koryntian, 14:5. A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami. Niektórzy powiedzą, to tylko słowa Pawła. Nie. Żadne pismo nie podlega dowolnej interpretacji i całe pismo jest dane z natchnienia Bożego. To Boże wołanie. A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami. W pierwszym liście do Koryntian, 12:1 Paweł napisał, i są to słowa Ducha Świętego. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy, mówiąc o językach i innych darach. Pod koniec 14 rozdziału powiedział coś niesamowitego, a jeśli ktoś tego nie uzna, sam nie jest uznany. Innymi słowy, jeśli nie chcesz tego zrozumieć, to pozostań nieświadomy. Ominiecie naprawdę wspaniała zdolność do komunikacji ze mną. Dlatego w tym samym rozdziale Paweł napisał, językami mówić nie zabraniajcie. Dlaczego Bóg pragnie, abyśmy wszyscy mówili językami? Odpowiem na to pytanie w kolejnej sesji. Do zobaczenia.